kurwa! Jeszcze był golek! Co teraz zrobię? W Bibianie odbywają się drugie mistrzostwa świata w udawaniu gry w piłkę nożną. Odbyły się one dzięki serwisowi kartofliska.pl, OSP Bibianna, Sołectwu Bibianna, PKS Orzeł Dziadowice Folwark, Retro Bibianna, a także wspiera nas Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie. Do Bibianny przybyły drużyny z Poznania, Wrocławia, z Warszawy, ze Śląska, jest nawet kultowa LZS Chrząstawa. Drużyny grają systemem każdy z każdym, a równocześnie na boisku do siatkówki plażowej odbywają się zmagania siatkarzy w ramach otwartych mistrzostw gminy. Jakie drużyny przybyły do Bibianny na drugie mistrzostwa świata w udawaniu gry w piłkę nożną? Na pierwszej edycji było drużyn 10, teraz jest dzikie szaleństwo, bo jest drużyn 13. Stawka różni się trzema nowymi zespołami. Są to gwiazdy Twittera, zespoły, które takiego szumu narobiły na Twitterze, wsławiły się swoimi wpisami. To są zespoły Naprzód Świbie ze Śląska, ze śląskiej 8 ligi, Piasek Potworów z Dolnego Śląska. I kto trzeci jest? Kto jest trzeci? Ktoś się obrazi. Ktoś się obrazi. Piasek Potworów Naprzód. No Muchobór Wrocław. No i trzeci Muchobór Wrocław. No to wiadomo, że wrocławska klasa B, wszystkie zespoły na poziomie. Właśnie się dowiedziałem, że zespół Piasek Potworów, który na tym Twitterze, o którym wspomniałem, zasłynął tweetem o swojej trybunie zachodniej. Tam było, że właśnie zmodernizowaliśmy trybunę zachodnią i pokazali swoją ławkę. I to miało bardzo dużo polubień, kilka tysięcy. Jest to ławka naprawdę w internecie słynna. Słynna ławka z Potworowa i ta ławka przyjechała tu dzisiaj do Bibianny. I po tym meczu za chwilę mają tę ławkę pokazać światu. Wielu kibiców czeka na turniej WAX, WAX. Cóż to znaczy? No ma być turniej drużyn kobiecych. Taki mini turniej. Widziałem, że bramki są rozstawione. Nie do końca widziałem zawodniczki, ale za chwilę zaczną się poszukiwania i pewnie mini turniej zostanie rozegrany po raz pierwszy. Właśnie wersja kobieca Mistrzostw Świata. Chyba przerwany mecz będzie! Dobra, nie ma zmiany. Ja mogę już zejść! Dobra, przyprzedzamy! Dobra!